Ocena wniosku pozytywna, przyznana dotacja 0 zł. Wiele organizacji kulturalnych działających w sektorze trzecim, czyli pozarządowym i niezależnym, właśnie taką wiadomość otrzymała ostatnio ze szczecińskiego Urzędu Miasta po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie działań kulturalnych. Mamy w Szczecinie kulturę instytucjonalną i mamy tak zwaną niezależną, czyli właśnie tę organizowaną przez sektor trzeci. I choć budżetowo Szczecin jest w sytuacji, że środków finansowych na kulturę przydałoby się więcej i w jednym, i w drugim sektorze, dziś skupimy się głównie właśnie na sektorze trzecim, tym niezależnym. Po jednej stronie stołu goszczę dziś Dorotę Serwę, dyrektor Wydziału Kultury w Szczecińskim Magistracie. Dzień dobry, przy tym samym stole siedzimy. Tak, ale tak podzieliliśmy to na dwie, że tak powiem, trochę opcje. Mhm. Annę Stępień, główną specjalistkę w Wydziale Kultury Szczecińskiego Magistratu. Dzień dobry. Michała Starkiewicza z Fundacji Generator Sztuki, organizatora między innymi jazzowych jam sessions w klubie Jazzment. Dzień dobry. I Jakuba Stewka z Fundacji Spot on Art, organizatora Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie. Dzień dobry Państwu. To ta druga strona stołu, chociaż dzisiaj jesteśmy w takiej elce. Szerokim echem w mediach społecznościowych odbił się post Fundacji Generator Sztuki, mówiący o tym, że właśnie finansowanie z budżetu Urzędu Miasta Szczecina nie zostało przyznane fundacji na organizację cyklu Jam Sessions w klubie Jazzment. Post skomentował także obecny w studiu Jakub Stefek, że także Dni Muzyki Żydowskiej nie dostały tego finansowania. Do rozdania w konkursie było 350 tysięcy złotych i 9 podmiotów z 45 ubiegających się o dofinansowanie dostało te pieniądze. Oceny formalne i merytoryczne są czasem obie pozytywne, tymczasem pieniędzy dla jednych organizacji nie ma, dla drugich organizacji są. I co decyduje o tym, że jedni dostają, a inni nie? I to pytanie kieruję najpierw do pani Anny Stępień. W ostatnim konkursie ofert wprowadziliśmy wiele zmian. I między innymi taką najważniejszą zmianą było wprowadzenie indywidualnych kart oceny dla wszystkich członków komisji konkursowej. I ci członkowie przyznawali punkty. Następnie program robił z tego średnią. I biorąc pod uwagę średnie oceny ofert, to aż z tych 45 mieliśmy 12, co prawda, które były negatywnie ocenione, a 33 organizacje pozarządowe były oceniane przez komisję konkursową. I aż 30 ofert, zgadzam się, że to było dużo, było merytorycznie pozytywnie ocenionych. No i niestety z uwagi na to, że 350 tysięcy to jest za mało i nawet gdybyśmy przyznali minimalną kwotę, czyli 20 tysięcy, bo to też było nowum, że wprowadziliśmy od 20 do minimalną kwotę dotacji 20 tysięcy, a maksymalną 50. Ja jeszcze tylko powiem, że całkowity budżet, o który te wszystkie organizacje zabiegały, to było 1 700 000 zł. Dokładnie, dokładnie. A do rozdania 350 tysięcy, więc to pokazuje też skalę tego, ile tego brakuje. No tak, ale tak z reguły tak było. Mhm. Natomiast no, w tym roku w związku z tym, że wprowadziliśmy te indywidualne karty ocen, to pokazało, jak wiele ofert było bardzo pozytywnie ocenionych. Dobrze, ale a środków wróćmy było tylko, za mało. Tak, wróćmy tylko do tego, co decyduje tak właściwie o tym, że jedni dostają, a inni nie. Jakie są czynniki, które o tym decydują? Najważniejsze to jest to, że mamy za mało pieniędzy. W związku z tym musieliśmy przyjąć jakiś algorytm przyznawania. No właśnie, jaki on jest? Algorytm jest taki, że w momencie, gdy organizacja ma od 50 do 47 punktów, dostaje 100%, od 90 do 100% dofinansowania. Gdy jest od 43 do 46 punktów, 80 do 89% dofinansowania. I tak gradacyjnie. Gradacyjnie. Mhm. Rozumiem. Jeśli chodzi o te punktacje, to rozumiem, że to działa w ten sposób, że jest komisja i te punkty przyznawane są też poniekąd subiektywnie, tak czy nie? Zawsze jest ocena subiektywna, natomiast w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się, żeby w komisji było aż 5 osób i również
związane z Radą Pożytku Publicznego, czyli rzeczywiście specjalizujące się w projektach organizacji pozarządowych. Każda z tych osób indywidualnie oceniała, ponieważ przekazaliśmy te wnioski do indywidualnej oceny. Po indywidualnej ocenie, czyli wskazaniu odpowiedniej punktacji zgodnie z określonymi kryteriami i rzeczywiście skalą punktacji, było spotkanie komitetu sterującego, gdzie jeszcze dodatkowo było omawiane również w odniesieniu do tego algorytmu. No i oczywiście to spowodowało, że powstała tak zwana lista rankingowa, która pokazywała nam, które projekty najwyższą punktację dostały, i tą listę rekomendowaliśmy panu prezydentowi, bo przypomnę, że zgodnie z regulaminem programu ostateczna decyzja nie jest po stronie komisji, tylko oczywiście po stronie pana prezydenta. Tak, ale on działa na zasadzie rekomendacji tak naprawdę. Tak. Pytanie do Michała Starkiewicza, a później do Jakuba Stefka, bo to nie są pierwsze dofinansowania, o które się ubiegaliście z ramienia swoich fundacji. Jak oceniacie te ostatnie działania i czy te działania są dla was transparentne jako biorców? To znaczy tak, no, rzeczywiście ubiegamy się, jak istniejemy od 3 lat i to ubiegaliśmy się dosyć sukcesywnie o środki. I spotkaliśmy się z panią prezydent Rogaś w zeszłym roku, kiedy pani prezydent mówiła, że są bardzo ciężkie warunki jakby finansowe w mieście, więc żebyśmy się ograniczyli tylko do tego, co jest absolutnym minimum i absolutnie konieczne, żebyśmy mogli funkcjonować. Więc mówimy, dobra, no to w takim razie ograniczamy się do dżemów, a resztę będziemy robić we własnym zakresie. I wówczas rzeczywiście jakby dżemy regularnie były przez miasto dofinansowane. Widać, jakby oceniający widzieli potrzebę istnienia takiej inicjatywy. Natomiast przyjęcie kryterium, czy też komisji, która jest niezależna i wieloosobowa, uważam, że za pomysł absolutnie fantastyczny i tak to powinno się odbywać, że powinno być gremium, które jest gremium kompetentnym i rzeczywiście zaznajomionym z potrzebami miasta i środowisk i znającym środowiska. Bo też mówimy oczywiście o różnych środowiskach, bo my akurat jesteśmy przedstawicielami muzycznego środowiska, ale trzeba pamiętać, że w tych 350 tysiącach mówimy też o literaturze, architekturze, mówimy o teatrze, o kinie, o całym spektrum kulturalnych działań, które w tym mieście są podejmowane przez oddolne instytucje. I jakby to jest bardzo istotne, że jakby nie mówimy tylko w naszym imieniu, ale też w imieniu jakby wszystkich środowisk kulturalnych. Więc jakby jak najbardziej kryterium komisji jest super. Natomiast rzeczywiście jakieś wątpliwości budzi jednak sytuacja, że ostateczny głos ma nie ta komisja, tylko prezydent lub osoba wskazana przez prezydenta, która decyduje o tym, kto dostanie środki, oświadczeniem woli. Więc budzi to wiele wątpliwości i zapytań o transparentność tego procesu. Być może rzeczywiście jest tak, nie wiemy, bo nie mamy protokołów oczywiście, że wszystkie najwyżej ocenione projekty zostały zgodnie z rankingiem, o którym mówimy, przyznane zostały środki. Może tak, może nie. W każdym razie, jeżeli to jest też tak, że jest ten algorytm, o którym panie mówią, to w takim razie ten algorytm spowodował, że z 45 projektów, a w sumie 30 pozytywnie ocenionych, tylko 9 dostało środki, więc jakby cała reszta projektów, które też są bardzo, bardzo konieczne dla miasta po to, żeby rozwijały się te oddolne inicjatywy, no zostały bez środków. Tu z tego co wiem, to jest, podzielone są zdania, czy proporcjonalność przyznawania jest w porządku, czy nie, czy lepiej przyznać po prostu pełne kwoty lub prawie pełne kwoty organizacjom, które tak, a nie inaczej o nie wnioskowały. Ale jeszcze pytanie o tę transparentność do Jakuba Stefka. No więc pytanie jest o transparentność, więc co do zasady, no całe te procedury były jasne i były czytelne. Mhm. Czyli mamy, generalnie rzecz biorąc, te zasady również są mniej więcej jednolite w całej Polsce, ponieważ funkcjonuje to na zasadzie po prostu odgórnych regulacji, więc to jest efekt też pewnego systemu prawnego, w którym się poruszamy. Mamy jakąś formę oceny,
i następnie na tej podstawie przedstawiane są rekomendacje i osoba, która podejmuje decyzję, może się z tymi rekomendacjami zgodzić i wtedy mamy dość pożądaną sytuację, ponieważ zakładamy, że ten cały proces ekspercki i oceny wniosków, no, wierzymy mu, tak na coś musimy się w końcu zgodzić. Natomiast osoba podejmująca decyzję ma również możliwość nie zgodzić się z tymi rekomendacjami i dokonać innej oceny na podstawie swoich własnych kryteriów, no bo też jakieś te kryteria musi przyjmować, bardziej lub mniej subiektywne. Więc ten, nie wiem jak było w przypadku akurat tego konkursu, ale no ta druga sytuacja oczywiście powoduje, że ta transparentność gdzieś tam zaczyna się rozmywać. Tak jak mówię, nie chciałbym oceniać teraz tego, co tutaj, że tak powiem, w naszym tym przypadku się zadziało. Więc mamy jeden stan prawny, który w jakiś sposób wymusza takie, a nie inne działania. Natomiast jest jeszcze druga kwestia, o której bardzo chciałbym powiedzieć, czyli mniej więcej jakiejś filozofii, którą przyjmiemy jako eksperci przy zarządzaniu tymi środkami. Jakie by było? Trudno powiedzieć, bo to zależy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy wprowadzić nowe wydarzenia do oferty i chcemy, żeby ta oferta się poszerzała i żeby zaistniały nowe inicjatywy, to wtedy faktycznie dajemy większe środki mniejszej ilości organizacjom. Tak, aby były w stanie na dzień dobry to wydarzenie zorganizować. Z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy pobudzić organizacje pozarządowe do większej dywersyfikacji różnych środków, a też jak rozumiem z różnych poprzednich wypowiedzi medialnych, to takie też są cele i takie też są gdzieś tam nasze założenia, znaczy nasze jako bardziej jako osób zarządzających miastem, ale no nasze w Szczecinie, że chcielibyśmy, żeby tak było. W tej drugiej sytuacji no fajniej by było, aby mniejsze granty szły, ale do większej ilości organizacji, które pobudzą te organizacje, mając już część pieniędzy, do możliwości ubiegania się kolejne. Tutaj stawiamy średnik, tylko na chwilę przerwę. Wszystko jest to, co chcemy osiągnąć. Tutaj zasady były jasne. Pytanie jest tak naprawdę, jak to się odbyło, czy zgodnie z planem, który chciano osiągnąć i czy nas to satysfakcjonuje. O to za chwilę zapytam. Tutaj stawiamy średnik. Pożegnamy się ze słuchaczami Super FM na 97,5 FM. Andrzej Kochański, dziękuję bardzo. To jest program Studio Kultura i nie opuszczajcie nas, jeśli chcecie posłuchać całej rozmowy. Bądźcie z nami na Facebooku Super FM bądź w szczecinie.pl. No właśnie, jakie jest zamierzenie takiego rozdziału środków? To jest to, co Jakub Stefek przed chwilą położył na stole, że tak powiem. Czyli czy my chcemy bardziej rozproszoną kulturę wspierać zbiorczo, czy chcemy jednak wyłuskiwać z niej jakieś jednorożce, że tak powiem, po marketingowemu? Dotknął pan wierzchołka góry lodowej, bo rzeczywiście tak naprawdę powinniśmy cały proces rozpocząć, zresztą o tym mówiłam parę miesięcy temu, że żeby nam się ta układanka poukładała i żeby nam wartościowe projekty nie przepadały, nawet w związku z ograniczeniami finansowymi, ale też wierzę, że te ograniczenia finansowe mogą wynikać właśnie z tego braku, no to wspomniana, nie lubię określenia strategia, ma złe konotacje jako dokument, który gdzieś przygotowujemy i wrzucamy do szuflady. Określenie polityka kulturalna też jest niezręcznym, takim, bo ma też te konotacje polityczne, więc ja wolałabym określić to jako priorytetowe kierunki rozwojowe kultury w Szczecinie. I powiem państwu, gdybyśmy mieli precyzyjnie dookreślone, o co upomina się środowisko od wielu lat, to oczywiście sytuacja, gdzie przepadają nam, czy w jakiś sposób są niedookreślone te kluczowe wydarzenia, a żeby była jasność, patrząc panom prosto w oczy, ja niestety nie mogłam oceniać wniosków z przyczyn formalnych, ale podejrzewam, i to znowu by była bardzo subiektywna ocena, znając projekty, znając artystów, którzy za nimi stoją, pewnie by uzyskali przynajmniej w przypadku mojej indywidualnej oceny najwyższą. Ale wracając do tego, jeżeli mamy tak zwaną kaskadową budowę, czyli zaczynamy od strategii miasta, w którą wpisują się kluczowe kierunki rozwoju kultury, to już nam pokazuje, co jest ważne dla Szczecina. I wtedy nie stracimy z oczu,
ważnych, cyklicznych wydarzeń i wtedy nie muszą panowie się upominać, czy w jakikolwiek sposób zaznaczać swoją obecność, bo to wynika z kierunku. A czy w tym momencie już jakiś klucz właśnie taki strategiczny jest, już powiem tak, jest przykładany do tych wniosków, które są składane w konkursie? Podjęliśmy działania tak troszeczkę równolegle, czyli w tej chwili mamy taką sytuację troszkę karkołomną, przejściową, czyli jednocześnie rozpoczęliśmy działania nad dokumentem tym kierunkowym. Odbyło się warsztaty, na razie z udziałem przedstawicieli instytucji kultury, gdzie uświadomiliśmy, na czym polega strategia. W tej chwili czekamy, jest przeprowadzona taka benchmarkingowa diagnoza. Chcemy ją przedstawić. Ona nie jest pozytywna, jeżeli chodzi o odbiór kultury w mieście Szczecin, ale myślę, że to jest dla nas ważne. Kolejny raz po ostatnim badaniu socjologicznym, które było chyba przeprowadzane w 2018 i 2019 roku. Tak, no tutaj jest kwestia narzędzi, metodologii. Nie będziemy zanudzać naszych słuchaczy. Natomiast to wtedy pokazuje nam, to jest ważne, do tego dostosowujemy odpowiednie narzędzia, czyli w tym konkretnie przypadku programy dotacyjne, dofinansowania. Natomiast w tym momencie troszeczkę działamy punktowo, czyli bazując na historii, staramy się na razie wprowadzić narzędzia, które trochę nadadzą nam transparentność. I wyszliśmy z założenia, być może mylnego, trochę wynikającego też z mojego osobistego doświadczenia, że skoro mamy system małych dotacji, czyli te mikrogranty do 10 tysięcy, to warto wzmocnić i stworzyć tą pulę troszeczkę widełek wyższych, żeby również organizacje pozarządowe mogły aplikować o większe środki. Oczywiście z założeniem, że jeżeli bardzo obniżymy im te budżety, co mówię, wynika trochę z moich osobistych doświadczeń, to albo mocno będą musieli zmodyfikować te projekty, albo włożyć wiele wysiłków. No i teraz proszę zobaczyć, czy wtedy, jeżeli bardzo mocno są zmodyfikowane te projekty albo uszczuplone, czy rzeczywiście mamy do czynienia z realną oceną tego projektu, bo to nie jest już ten sam projekt. Pani Anna Stępień chciała chyba coś dodać? No właśnie, o tym chciałam powiedzieć, że w ostatnich latach, z uwagi na to, że budżet był mniejszy, środki, które były przyznawane, to było 50% wnioskowanej kwoty, 30-40%, co było no takie trochę karkołomne. To jest taki trochę taniec na szkle, prawda? Bo tak, tutaj, dokładnie. Tak. I dlatego chcieliśmy to zmienić. I oczywiście to są różne sposoby. To znaczy, niektórzy wnioskodawcy mają dużą zdolność, elastyczność, kontakty, próbują ten montaż sobie wtedy stworzyć i niektórym rzeczywiście się udaje i nie jest to kosztem projektu wartości. Niektórzy, broniąc tą dotację, często muszą rzeczywiście te swoje zamierzenia mocno zmodyfikować i z tych ich założeń artystycznych, celów artystycznych niewiele nam zostaje. Więc to jest ten pierwszy krok, który postanowiliśmy, że może spróbujmy. Dodam, mamy na szczęście, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, oczywiście ciągle jest to niezadowalająca kwota, ale mamy aż 1 000 000 dla organizacji pozarządowych. W tej chwili 32 organizacje pozarządowe już podpisały umowy na małe dotacje. Ten proces jest oczywiście w trybie ciągłym. Pocieszenie, bo w tamtym roku już prawie nie mieliśmy pieniędzy. W tej chwili mamy jeszcze ponad połowę puli przeznaczonych. Ja jednak wrócę, bo pani proszę dość bardzo optymistycznie teraz zarysowała temat. Ja jednak wrócę do tego bardziej pesymistycznego jeszcze. Wrócę też do artykułu Karoliny Nawrockiej z Szczecinie.pl. Ona akurat zapytała obecnego Michała Starkiewicza tutaj o spojrzenie na to wszystko. I a propos jeszcze tej burzy, która mniej więcej dokładnie tydzień temu się rozpętała, bo to był chyba czwartek albo po środzie w każdym razie. Wszystko to przy budżecie będącym promilem budżetu Szczecin Jazz. Tak pisaliście o swoich dokonaniach w ramach jazzowych jam sessions. A imprezy są darmowe i przyciągają dziesiątki słuchaczy. Budżet Szczecin Jazz jest większy niż dotacja roczna w otwartym konkursie wszystkich dotacji. Porównujemy oczywiście dwa inne wydarzenia, ale porównujecie swoje wydarzenie, które, no, mówiąc wprost, jest niezależne wciąż, do Szczecin Jazzu, który ma budżet bardzo wysoki. Tak, znaczy przede wszystkim to chciałbym podziękować jakby wszystkim, którzy tak mocno zareagowali na nasz wpis i wspierają nas w mediach społecznościowych, bo to, co się wydarzyło, to rzeczywiście przeszło nasze oczekiwania i także muzycy jazzowi z Polski typu Maciej Siekała zaczęli to udostępniać i jakby to się rzeczywiście rozlało po Polsce i trochę nas to zaskoczyło, więc dziękujemy za wsparcie i też za to, że ostatni jam był
absolutnie wyjątkowy i nie szło, że tak powiem, wbić szpilki. Ja chciałem powiedzieć, wrócić trochę do tego, bo nie chcę wchodzić w tą polemikę. To jest prawda akurat, że rzeczywiście, jeżeli ktoś sobie porówna budżety, którymi dysponuje Szczecin Jazz, a budżetem, który był na w pierwszym konkursie otwartym, no to te budżety są praktycznie takie same. Bo to też nie możemy pójść w tę stronę, że ale jakby nie chciałbym w to, nie chciałbym uderzać jakby w tę stronę. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że nie możemy całkowicie porównywać tej instytucjonalnej jako dofinansowanej versus niedofinansowanej NGO-sowej, bo wiemy, jaka jest sytuacja chociażby w teatrze współczesnym czy w stacji sztuki, gdzie cały czas są problemy i to gorące tematy ostatnie, nie będę już teraz przytaczał. Jasne, natomiast mamy też rozmawiamy też jakby z dyrektorami instytucji kultury, z którymi też współpracujemy i mamy z ich strony pełne wsparcie do tego, co robimy i o co walczymy tak naprawdę, bo walczymy o to, żeby miasto i wiem, że akurat tak jak my rozmawiamy ze sobą, to mamy pełne zrozumienie, ale gdzieś to zrozumienie jakby nie przechodzi dalej. To znaczy jest tak, że ja uważam, że Szczecin nie jest biednym miastem i naprawdę dysponujemy środkami na kulturę. Natomiast chodzi o dywersyfikację tych środków i ustawienie, co rzeczywiście jest istotne. Czy istotne jest wspieranie instytucji, czy też wydarzeń kultury, które ściągają artystów z całej Polski, żeby oni tu przyjechali i zagrali? Czy wspieranie inicjatyw, które aktywizują, uwrażliwiają mieszkańców Szczecina, młodzież Szczecina, tworzą nam środowisko artystyczne Szczecina, czyli sprawiają, że za kilka lat będziemy tu mieli artystów. Bo to stanowi o tym, czy to miasto będzie się rozwijać jako ośrodek kulturalny, a z kolei, co za tym idzie, silny ośrodek kulturalny to także bardzo dobra inwestycja w tożsamość, w atrakcyjność tego miasta i tak dalej. Więc o tym mówimy i to właśnie robi trzeci sektor. Trzeci sektor dba o to, żeby zwiększały się kompetencje artystyczne naszych twórców, ale także kompetencje kulturowe osób, które uczestniczą w naszych wydarzeniach. Jeżeli zorganizowaliśmy 62 imprezy darmowe, bo na tym nam zależy, żeby to były imprezy darmowe, żeby ten brak środków nie był barierą wejścia i uczestnictwa, to te 12 tysięcy osób, które nas odwiedziły, tak można mniej więcej, tak to liczymy, to są ludzie, którzy chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach, ponieważ mogą po pierwsze nie tylko posłuchać muzyki, ale widzą, że tam się coś dzieje, że to jest prawdziwe, twórcze, przychodzą też muzycy, którzy obficie w tym uczestniczą i to jakby buduje scenę muzyczną Szczecina i scenę muzyczną i środowisko. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że to, do czego my też wzywamy i jakby próbujemy to podnosić, to jeżeli my nie możemy na naszym jakby tutaj polu zadziałać, to powinniśmy może pójść do radnych, bo to oni decydują o tym, jakie są budżety, jak są rozdzielane. O, odnośnie tego, czy Szczecin jest bogatym miastem pod kątem finansowania kultury, to zaraz jeszcze przejdę do tego, bo jeszcze chciałem Jakuba Stefka zapytać o to, co w sytuacji, kiedy takiego dofinansowania na festiwal, który organizujecie jesienią, nie ma. Jak wygląda w ogóle tak od kuchni, zwięźle, jeśli mógłbym prosić, to jakie teraz działania zostaną podjęte? Bo w komentarzach, w mediach społecznościowych często się pojawiają przecież informacje, że no jak to, przecież możecie iść po sponsora, możecie coś wykombinować. Tak, oczywiście. I jakby zamierzamy to wykombinować, więc już teraz zapraszamy Państwa we wrześniu na 7 dni muzyki żydowskiej w Szczecinie. Natomiast sytuacja wygląda tak. W momencie, kiedy na początku roku mamy jakieś dofinansowanie ze środków publicznych, to jest tak naprawdę nasz punkt startowy, a nie punkt finalny. Ponieważ my dzięki temu, że mamy kilkanaście na przykład tysięcy złotych, to możemy teraz złożyć kolejny wniosek o kolejne dofinansowanie i wykazać, że mamy potwierdzone środki trzecie, możemy zaplanować sprzedaż biletów, na końcu możemy jeszcze do kogoś pójść i powiedzieć, ej stary, brakuje mi 8 tysięcy złotych, no może byś jednak, a on powie, no może tak. I w tym momencie jakoś ten budżet się kształtuje na tyle, że z kilkunastu tysięcy złotych robi się kilkadziesiąt i jest wtedy możliwość zrealizowania tego wszystkiego, co sobie zaplanowaliśmy. W momencie, kiedy na początku kwietnia czy w połowie kwietnia dalej na stole mamy zero, no to oczywiście sytuacja się troszkę komplikuje. Ale to nie znaczy, że nie mamy jakby kolejnych pomysłów. Więc kolejne wnioski jakby idą i pójdą. A przede wszystkim
szanowni państwo, to się bierze telefon i się patrzy, co na tym telefonie się wyświetliło. I przez 6 lat udało nam się stworzyć grupę naprawdę zaangażowanych partnerów i przyjaciół. Muzeum Narodowe, dyrektor Kacprzak, Willa Ogrody, Przemek Kazanecki, My Wine, Paweł Ozdoba, Parafia Ewangelicka. Te wszystkie osoby dzwonią albo rozmawiają, pytają, mówią, słuchaj, jesteśmy, chcemy pomóc, co tutaj możemy razem zrobić? I w ten sposób to jest dla nas najlepsza ocena również tych naszych działań i tych 6 lat. Bo się okazuje, że przez 6 lat robiliśmy coś dobrze i robiliśmy coś wartościowego. To ja myślałem, że tu będzie bardziej pesymistycznie. A tu wychodzi na to, że wszystko jest w porządku, bo wy sobie zawsze poradzicie. Ja też bym nie chciał, żeby to wybrzmiało, że zawsze będziecie jako organizacje pozarządowe chodzić po sponsorach i dostawać wszystko od nich. Ja powiem taką rzecz, jedną z najmilszych wspomnień, które mam jako organizator. W 2018 roku organizowaliśmy 2 koncerty w Rzeszowie. Tam też dostaliśmy dofinansowanie pewnego rodzaju. Tam byli artyści i ja jako główny organizator. W zupełnie zaskakujący dla nas moment to było, kiedy przedstawiciele Urzędu Miasta przyszli na to nasze wydarzenie z kwiatami dla artystów, a także z listem, z podziękowaniem od prezydenta Rzeszowa świętej pamięci pana Ferenca, który to nie był list taki sztampowy, tylko specjalnie napisany na to wydarzenie, z podziękowaniem dla artystów i organizatorów. To było szalenie miłe i myślę, że też oddaje dobrze istotę tego wsparcia, które mamy z urzędu na przykład naszego rodzinnego miasta, tak? To znaczy, że nie tylko to są zawsze rzeczy finansowe, ale także to, że ktoś widzi ten trud, docenia, wspomaga, chce jakby w tym uczestniczyć i pokazuje nie tylko nam, ale też wszystkim innym osobom, że to robimy, tak jak już to zostało powiedziane. To jest po prostu ważne dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie personalnie, ale to przynosi... Mówisz w ogóle o klimacie, jaki się tworzy. O klimacie i o korzyści. Więc to jest też istotne. Pieniądze to jest jedno, ale duża też jest konieczność dbałości o ten klimat. Ja jeszcze wrócę do pieniędzy jednak. Kiedyś, kiedy jeszcze z portalem w Szczecinie.pl organizowaliśmy debatę Stan szczecińskiej kultury, rozmawialiśmy o tym, w której lidze miast chce być Szczecin, jeśli chodzi o znaczenie kultury. I teraz, czy budżet nasz pozwala nam się przebić do pierwszej ligi, czy my się musimy pogodzić z tym, że jesteśmy gdzieś tam na zapleczu ekstraklasy? Powiem tak, jeżeli pan mi zadaje, to mój krok również związany z moimi decyzjami zawodowymi tylko wskazuje na to, że ja, przynajmniej ja osobiście, znając kulturę, znając artystów Szczecina, cały czas, może jestem altruistką, ale ja wierzę w tą najważniejszą, pierwszą ligę. Nie jestem sportowa, więc może jest coś jeszcze powyżej. Ale, drodzy państwo, no i przede wszystkim wierzę w to, że bycie razem spowoduje i też przede wszystkim do określenia, co my uznajemy, bo nawet sobie sformułowaliśmy nasz taki cel strategiczny Wydziału Kultury, zwiększenie dostępności do wartościowej oferty kulturalnej w naszym mieście. I z tą wartościową ofertą chyba cały czas mamy problem, żeby się przebić, co ona oznacza. Tak naprawdę do określenia tych wskaźników jakościowych, bo ja, mając swoje doświadczenie, mając określoną wiedzę, wiem na przykład, że to są wartościowe oferty. I one nie mogą przepadać nam w takich konkursach. Oczywiście ja mogę dzisiaj panów pocieszać, że mamy jeszcze zabezpieczoną pulę środków dla organizacji pozarządowych, które za chwilę wypuścimy kolejny program. Również mamy specjalnie dedykowany program Partnerstwo w Kulturze, gdzie zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i też oczywiście za chwilę wypuścimy. Chociaż ja tyle lat funkcjonując w kulturze i znając artystów i potrzeby i też projekty te ważne, mam świadomość, że te środki, którymi my na ten moment dysponujemy, nie pozwolą nam zmienić ligi. Dobrze, a co... To jest jeden z kluczowych warunków. Ja jeszcze tylko zadam pani dyrektor jedno pytanie. Co w takim razie oznaczałoby w rzeczywistości, co się kryje pod tym hasłem? Zwiększenie dostępności do wartościowej kultury. Zwiększenie dostępności, no to właśnie więcej projektów. Możliwość
stworzenia pewnej, tak jak wspominałam na wcześniejszych spotkaniach, pełnej, komplementarnej mapy kultury Szczecina. Mhm. Wydobywanie tego, co nas wyróżnia, co jest pewnym unikatem, a nie powielanie schematów. A to jest jeszcze pytanie o to, co nas wyróżnia. Jeszcze Michał Starkiewicz. Tak, bo ja chciałem właśnie to, że my jako przedstawiciele środowisk artystycznych i też właśnie organizacji jesteśmy totalnie pomocą dla urzędu, żeby właśnie móc wartościować te projekty. Dlatego też my się spotkaliśmy jeszcze z prezydentem Soską, później z prezydentem Trogaś, z poprzednią panią dyrektor i sugerowaliśmy organizację paneli dyskusyjnych, dyskusji po to, żeby nasze środowisko, czyli środowisko NGO-sów się połączyło i występowało jako całość. Bo każdy z nas, jeżeli działa pojedynczo, jest bardzo słaby. To samo się wydarzyło w instytucjach kultury, które w zeszłym roku się bardzo mocno skonsolidowały i zaczęły działać i być słyszalne. I to, do czego jakby to, co chciałbym zaproponować, to jeżeli mamy nową Radę Miasta, o zwołanie nadzwyczajnej Rady Komisji Kultury Rady Miasta, która zajmie się właśnie trzecim sektorem, która zajmie się tym, żeby przekonać radnych, że inwestycja w kulturę i dywersyfikacja środków i zauważenie trzeciego sektora, to tak naprawdę jest inwestycja w miasto, a nie zbędne wydatki. Bo wydaje mi się, że tak są bardzo często widziane wydatki na kulturę jako zbędne wydatki, które no musimy jakoś gdzieś upchnąć. Tu jesteśmy pełna zgoda, tak, bo dla mnie właściwie determinującym czynnikiem rozwoju miasta jest właśnie kultura. Ludzie bez aspiracji kulturalnych, ludzie nie poszukujący wartościowych wydarzeń, nie będą nigdy mieli tych ambicji rozwoju. To naprawdę, nawet jeżeli ja słyszę hasła niszowa przestrzeń czy niszowe wydarzenie, to właśnie ci uczestnicy tego niszowego wydarzenia to jest nasza siła, która tak naprawdę buduje to miasto. Jakub Stefan, bo... A kiedy rozmawiamy o budżecie, rozmawiamy o radnych i tak dalej, czy tych pieniędzy jest za mało, czy może by się chciało więcej, to ja akurat, ponieważ pracuję na uczelni, jakby tutaj też jakby elementem tego środowiska akademickiego jest to, że również też i bazujemy na danych, tak? Na czymś, co jest takie... Coś, co możemy zmierzyć, coś, co możemy określić. Więc ja tak spodziewając się, że nasza dyskusja pójdzie w tą stronę, zobaczyłem, jak to wygląda w największych miastach w Polsce, w 10 największych miastach w Polsce. Szczecin się do nich zalicza, jeżeli chodzi o populację mieszkańców. Odrzuciłem co prawda Warszawę, bo ona ma i rady dzielnicy, i uwarunkowania z tego powodu, że jest stolicą. No i popatrzyłem w budżetach na rok 2024, jakie są środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze kultury. W każdym budżecie każdego miasta jest taki właśnie punkt. No i krótko mówiąc, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tak żeby te środki dały się porównać, średnia to jest 11 zł i 73 grosze w przeliczeniu na mieszkańca. Najwięcej wydaje Poznań, 15 milionów z ogonkiem, najmniej wydaje Szczecin, to jest 1 000 000 zł. W budżecie jest okrągła kwota 1 000 000. Jeżeli chodzi o w przeliczeniu na mieszkańca, tak jak powiedziałem, średnia prawie 12 zł, a jeżeli chodzi o Szczecin, 2,55. To jest na mieszkańca. Więc wniosek jest taki. Gdybyśmy chcieli się zbliżyć do tej średniej największych miast, gdzieś się znaleźć, tak jak mniej więcej Białystok i Gdańsk, to byśmy musieli na organizacje pozarządowe w obszarze kultury wydawać 4 miliony złotych, co się wydaje u nas kwotą, że tak powiem, astronomiczną. To pytanie właśnie tutaj do... Ale gdybyśmy jeszcze... te 4 miliony złotych wydali, to szanowni państwo, pan redaktor się zapytał o tą pierwszą ligę. To byśmy do tej pierwszej ligi wjechali frontowymi drzwiami. No, jeszcze koniu. Na koniu białym. I tak? Nikt by nie mówił, że w Szczecinie jest nudno, Szczecin nie istnieje, albo że w Szczecinie nie ma co robić. Ten fenomen to by po prostu opisywano w prasie polskiej i zagranicznej. Dobrze, to pytanie jeszcze jedno z ostatnich do pani dyrektor Doroty Serwy. Czy jest szansa w ogóle, żeby tych środków z roku na rok się pojawiało więcej? Czy są jakieś perspektywy na to? Bo ja mam wrażenie, że od 2 lat mniej więcej możemy rozkładać
składać ręce i mówić, że jest bardzo mało pieniędzy dla sektora trzeciego. Jest mało i po prostu co my mamy zrobić z tym? Znaczy, drodzy Państwo, i tak jest progres, bo przypomnę, jak wyglądał budżet kultury dla NGO-sów w ubiegłym roku. Pani Aniu, ile to było środków? 500 tysięcy. Czyli połowę mniej. Oczywiście ja nie będę się usprawiedliwiała, że pojawiłam się dopiero w listopadzie, kiedy już wszystkie karty były rozdane, ale w dużej mierze tak. Przypomnę, że rzeczywiście sukcesywnie po tej dużej zapaści w tej chwili udaje się co roku trochę więcej. To nie satysfakcjonuje i nie, absolutnie nie zabezpiecza najważniejszych potrzeb w obszarze kultury, ale w ślad za tym, co dzisiaj padło, i ja wierzę, że nowa rada przyjdzie też z taką dużą świadomością tego, z czym się mierzymy i kiedy będziemy już pracować nad nową perspektywą budżetową na przyszły rok. Również tu sporo pomysłów się pojawiło. Ja jestem świeżo po obradach związanych ze stypendiami twórczymi, co jest też obszarem, który wymaga cały czas w kontekście tego, co dzisiaj padło, wsparcia. Więc myślę, że pojawią się argumenty. I kolejna rzecz to jest to, co mówię. Bez tego argumentu, nad którym wspólnie się pochylimy, czyli określenia tych kierunków priorytetowych z udziałem ważnych osób w kulturze Szczecina, i artystów, i akademików, spróbujemy to dookreślić, to będzie nasz kluczowy argument i nikt tego nie, w żaden sposób nie zaneguje, bo to powstało również w oparciu o to, co jest obligatoryjne, bo Szczecin musi mieć nową strategię. To puszczamy oko w takim razie do Nowej Rady Miasta, tak mi się wydaje w tej chwili. Zdecydowanie. Ja jeszcze bym poprosił o takie bardzo krótkie podsumowanie od każdego z Państwa. Jedno zdanie może tego, jak widzicie przyszłość organizacji sektora trzeciego, jeśli chodzi o kulturę w Szczecinie. Podsumowująco, zobaczymy, czy jest optymistycznie, czy nie. Ja uważam, że jest, że tak, że jeżeli uda nam się połączyć i działać jednym głosem, i to jest trochę oczko do wszystkich innych organizacji pozarządowych, jeżeli uda nam się połączyć i skonsolidować i mówić jednym głosem, do Rady Miasta, bo tam od tego wszystko zależy, to uważam, że tak. I no my też nie zasypujemy, że tak powiem, gruszek w popiele i działamy dalej i szukamy możliwości na to, żeby nie zawiesić cyklu, i dlatego widzimy się już 19 kwietnia w Jazzmencie. Jakub Stefek. Ja tutaj brzmiałem bardzo optymistycznie podczas tej rozmowy, ale... Szczególnie kiedy porównywał pan finanse. Bydgoszczy i Szczecin. Ale ja niestety mam troszeczkę mniej optymistyczne spojrzenie, jeżeli chodzi o przyszłość. My tutaj dzisiaj w studiu się zgadzamy co do tego, że kultura jest ważna, ponieważ jesteśmy w takim, a nie innym gronie. Zastanawiam się, na ile zgadza się z nami. To nie chodzi o zarząd miasta, to nie chodzi o radnych, ale chodzi o wszystkich nas jako o mieszkańców i jako osoby, które w Szczecinie pracują, żyją i przebywają. Szanowni Państwo, jeżeli chcemy, żeby ludzie, których spotykamy na ulicy, byli dla nas uprzejmi, jeżeli chcemy, żeby w tym mieście było ładnie, miło i bezpiecznie, jeżeli chcemy, żeby, nie wiem, dzieci nie pluły na chodnik, żeby ktoś nie sikał w bramie, żeby wandale nie niszczyli tego, co uda się zbudować, to musimy zapewniać sobie wszystkim dostęp do kultury, ponieważ tych wszystkich wartości nie kupią Państwo w sklepie, nie spotkają Państwo tego na dyskotece, nie zobaczycie tego na jakichś krótkich filmikach w internecie. Tylko i wyłącznie dzięki różnego rodzaju dostępowi do kultury jesteśmy w stanie się ubogacać, tworzyć wspólnotę i tworzyć społeczeństwo, w którym dobrze się żyje. To było bardzo globalne spojrzenie. Teraz pani dyrektor Dorota. Ale ja w pełni pod nim się podpisuję. Ja uważam, że bez kultury nie funkcjonujemy. Jako żadna grupa, jako społeczeństwo, jako społeczność lokalna, jako przedstawiciele tego gatunku. To jest to, co nas wyróżnia. Więc jeżeli w tym nie widzimy wartości i nie widzimy, że to jest przede wszystkim ogromna szansa dla tego miasta, żeby pojawili się młodzi, fajni ludzie, którzy chcą tu mieszkać i czują się tu dobrze i chcą tworzyć, to nie ruszymy dalej. A ja
cały czas podkreślam, ja jestem z ludźmi kultury. Oczywiście czasami są to niewygodne procesy, zmiany, nadawania transparentności, ale wierzę, że jeżeli będziemy razem współdziałać, wypracujemy takie metody, że wartościowe projekty zawsze znajdą środki na finansowanie. Mhm. I pani Anna Stępień. Tak, ja mam nadzieję, że będę mogła w najbliższym czasie podpisywać jak najwięcej umów z organizacjami pozarządowymi i organizować mnóstwo otwartych konkursów ofert i małych dotacji również. Ale rzeczywiście apel jest taki, drodzy państwo, upominajcie się o tą kulturę, bo my możemy walczyć o te pieniądze, przekonywać decydentów, ale to tak naprawdę my jesteśmy wszyscy dla mieszkańców. I to jest chyba podsumowanie też w naszą stronę, żeby zorganizować kolejną debatę kulturalną. Ja bardzo dziękuję gościniom i gościom dzisiejszego Studia Kultura. Dorota Serwa, dyrektor Wydziału Kultury w Szczecińskim Magistracie. Dziękuję bardzo. Anna Stępień, główna specjalistka w Wydziale Kultury Szczecińskiego Magistratu. Dziękuję. Michał Starkiewicz z Fundacji Generator Sztuki. Dziękuję bardzo. I Jakub Stefiak z Fundacji Spot on Art. Dziękuję również. Bardzo dziękuję. Dziękuję widzom i słuchaczom Super FM w Szczecinie.pl. Andrzej Kochański. Zapraszam w imieniu Gabriela Augustyna na Studio Kultura za tydzień.